Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy dzień czwarty Vlogstara. Jak na razie udaje mi się to nagrywać codziennie, więc jak to wiecie, jestem z siebie dumna, ale jeszcze bardzo dużo dni przede mną. Dzisiaj wreszcie jedziemy na Gozo. Jestem troszeczkę wkurzona na siebie, bo zaspałam i już tam właściwie powinniśmy być, także sama sobie właściwie skracam czas. Niedobrze, niedobrze, ale dobra. Niech będzie, jest ładna pogoda, która mi poprawia humor. Jest raczej mało chmurek, także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj Wam pokazać, jak wygląda brak lazurowego okna. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda, to serdecznie zapraszam. Teraz szybko planuję zrobić owsiankę i ruszamy w drogę. Tak. Wręcz jestem taka, wiecie, podjarana, że tam jadę, także o, fajnie, naprawdę fajnie. Szczególnie, że jak wspomniałam, mamy ładną pogodę, z tego co widzę jest 20 stopni, więc idealnie, można powiedzieć idealnie. Podobno tam teraz dużo osób nurkuje, żeby zobaczyć, wiecie, jak te skały wyglądają w morzu. Sama jakbym umiała nurkować i kiedykolwiek w ogóle to robiła, to też bym chętnie tam zanurkowała, aczkolwiek z drugiej strony trochę chyba bym się bała, że tam, wiecie, jeszcze coś się przesunie, zawali. A, i przepraszam za te dźwięki, ale jest budowa. Półnadzy panowie chodzą właśnie po dachu. Mam nadzieję, że tego aż tak nie słyszycie. Tak więc dojechaliśmy w miejsce, gdzie powinno być okno, ale tego okna nie ma. Wieje i są bardzo duże fale, więc nie wiem, czy będzie słychać to, co teraz do Was mówię. Mam nadzieję, że tak. Tak więc okno runęło 8 marca o bodajże 9:40, no coś takiego rano, tak czy siak. I tak jak to przeczytałam w internecie, okno przestało tutaj tysiące lat, a nie przestało, nie wytrzymało Dnia Kobiet. Szkoda, jest mi w ogóle smutno na to patrzeć, szczerze mówiąc, tak dziwnie mieć uczucia do skały, prawda? Ale jednak już tutaj przyjeżdżałam wiele razy i dziwnie przyjeżdżać i widzieć, wiecie, nic. Swoją drogą jest tutaj całkiem dużo turystów i wszyscy fotografują się na tle tego braku okna, także to wygląda to troszeczkę komicznie, aczkolwiek ja też tak robię. Tak więc teraz zobaczcie, jak to wygląda.
A teraz jadę w miejsce, które ma być takim jakby zastępstwem dla tego okna, też tutaj na Gozo, ale myślę, że o tym opowiem Wam jutro i pokażę Wam to jutro we vlogu. Teraz się z Wami żegnam, żeby ten vlog nie był za długi, muszę się trzymać swoich postanowień. Także mam nadzieję, że pooglądaliście dzisiaj jakieś widoczki. I co? Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Zazwyczaj przypominam sobie, co chciałam powiedzieć, jak już wyłączę aparat, albo bateria się rozładuje też. Tak więc dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro o godzinie 18:30. Pa, pa!